Czasami w socjologicznych traktatach, o których czasami muszę mówić studentom, żyjemy w czasach płynnej nowoczesności, gdzie wszystko jest zmienne. Nic nie jest święte, stałe. W takim świecie wszystko jest konstruktem, każda prawda da się podważyć, każda świętość wyśmiać, a relacje z innymi można podtrzymywać tylko tak długo, jak długo są one nam użyteczne. W tym świecie trzeba być elastycznym, mobilnym, umieć zmieniać tożsamość. W razie potrzeby trzeba się poddawać tym unikom zmieniającym osobowość i charakter, szprycować się politycznym potomstwem. W takich czasach takie cechy jak niezłomność, wierność, stałość, lojalność, uczciwość, słowność, patriotyzm to nie są już cnoty, ale aberracje jak na koniec. W takich czasach takiej rzeczywistości wręczne kłamstwo jest skutecznym zabiegiem komunikacyjnym, złodziejstwo strategią biznesową, hiperinteligencją. A uległość realizmem politycznym. Politycy liczyć ma się skuteczność, której jedyną miarą jest poparcie społeczne. Wszystko jednak osiągane, nawet kosztem interesów narodowych i społecznych. Polityka i polityka są takimi samymi produktami jak każdy inny. Trzeba gotów produkt tylko dobrze sprzedać. Nie jest ważne to, co robimy, ale co się wydaje, że robimy. A jeśli trzeba prowadzić politykę zagraniczną, to polega ona jedynie na tym, by dobrze się ustawić przy silniejszych. Nie niezłomność się liczy, lecz co najwyżej zdolność do kompromisu ze wszelką cenę, skwapliwa otwartość na rację drugiej strony, a także wyczucie właściwej hierarchii swego miejsca w europejskim bądź globalnym zarządzie. Czasami jednak nadchodzą chwile, gdy gra pozorów tego typu kompromisy nie wystarczają. Wtedy, gdy trzeba podjąć decyzję o fundamentalnym egzystencjalnym znaczeniu. W krajach nieperyferyjnych jak USA, Chiny czy Niemcy zdarza się tak często. Tak było w ataku na World Trade Center, tak też jest w czasie kryzysu finansowego. Prezydent Bush, kanclerz Merkel muszą podejmować brzemienne w skutki decyzje. Na tym polega prawdziwa polityka. Media w oparciu o to, co 80 lat temu myślał Piłsudski, żyjemy w innej Europie, w innym świecie, w tej grze nie chodzi o budowę pierwszej Rzeczypospolitej, nie chodzi o to, żebyśmy w tym układzie stali się państwem dominującym, chodzi natomiast o to, żebyśmy byli bliskimi partnerami, wspierali się nawzajem. Jeszcze ja cytuję te obszerne fragmenty, bo wydaje mi się, że one oddają esencję tej prezydentury, esencję, istotę charakteru pana prezydenta. I generalnie dziennikarze, to jest niezwykle aktualny także fragment, jest pan rozczarowany postawą Unii. Prezydent odpowiada, po raz kolejny okazało się, że tak naprawdę decyzje w tej organizacji zapadają pomiędzy Berlinem a Paryżem. To jest rok 2008, tak? Dzisiaj w roku 2012 już wszystko to wiemy. Sarkozy ustalił stanowisko z kanclerz Angelą Merkel, której głos okazał się decydujący. Mówienie, że Unia ma mieć wspólną politykę wobec Rosji jest śmieszne, bo niby jaka to ma być polityka? Uległa? Jeżeli ja prowadzę na forum Unii jakąś akcję, jeżeli narażam różnych ludzi, to właśnie po to, by skończyć sytuację, w której najważniejsze decyzje podejmują Francuzi i Niemcy. Bez konsultacji z najbardziej zainteresowanymi krajami. No i dalej jeszcze uwaga. Francja i Niemcy mają bardzo specyficzny stosunek do Rosji. I jeszcze ostatni fragment, Państwo pozwolą, że przeczytam. Dziennikarze Rzeczpospolitej mówią. Pańskie słowo zostaje tak negatywnie odebrane nie tylko w kraju, ale i za granicą, na przykład w Rosji. Nie oczekuję praw od Rosji. Rosja powinna się przyzwyczaić, że w jej działaniach powoli zaczyna się mówić realnym językiem. To oczywiście będzie pewien proces, ale ktoś musi to rozpocząć. Nikt poza Polakami tego zrobić nie może. Na zachodzie pracach Rosji mówią dziennikarze, myśli się według zasady niedrażnienie niedźwiedzia, a w Polsce też się takie głosy pojawiają. I znowu realistyczna ocena naszej wewnętrznej sytuacji. Pan prezydent mówi tak. W Polsce to lobby jest bardzo silne. Historia Polski to dwie tradycje. Tradycja walki o suwerenność i tradycja uległości. To wiemy, znowu jest wyraźny, taki jeszcze mocny, jeszcze pewny ten
która dzisiaj ten podział biegnie między tymi, którzy uważają, że Polska powinna być pragmatyczna, a tymi, którzy chcą walczyć o to, żeby Polska miała podmiotowe miejsce w Unii, o nasze interesy związane z tym, czy jesteśmy na wschodzie Unii Europejskiej. Oskarża Pan obecną ekipę rządową o uległość wobec Moskwy i Berlina? Nie oskarżam, odpowiada prezydent. Mówię o faktach. Ta ekipa nie potrafi Ci powiedzieć, jakie są priorytety polskiej polityki zagranicznej, jak rozumiane są kwestie bezpieczeństwa Polski w wymiarze militarnym, gospodarczym i tym energetycznym. Nie potrafi powiedzieć, jak widzi nasz status określony przez relacje Unii wobec Rosji i USA. Nie potrafi powiedzieć, jak chce budować pozycję Polski w Europie w świecie. Przytoczyłem te słowa, gdyż w nich znajdujemy najlepszą charakterystykę polityki zagranicznej, którą Lech Kaczyński niezłomnie realizował, wbrew atakom w kraju i za granicą. Ten wywiad pozwala uświadomić nam sobie, jak wiele się od czasu jego śmierci zmieniło, czy że żyjemy w innej rzeczywistości, tej, o której mówię na wstępie. Jego pokoleniu, pokoleniu Lecha Kaczyńskiego, było dużo ludzi odważnych, jak się wydawało niezłomnych, których wszyscy podziwiali się. PRL paradoksalnie wydobywała swoimi represjami z tych osób cech najlepszych. Dzisiaj często nie możemy ich rozpoznać. Zmienili się nie tylko fizycznie, o czym najlepiej świadczy zachowanie po tragedii smoleńskiej. Odwaga zmieniła się w tchórzostwo, niezłomność, konformizm, a nawet sprzedajność. Niezwykłość Lecha Kaczyńskiego polegała na tym, że pozostał taki, jakim był. Nigdy na przykład nie zapomniał swoich solidarnościowych korzeni. Nie zapomniał, że jako profesor prawa ma stać na jego straży i chronić ofiary przestępstw, a nie ich sprawcy. Nie uginał się pod naciskiem mediów. Pozostał sobą. Pozostał wierny sobie w swoim myśleniu o Polsce, o jej roli i w swym działaniu. Lech Kaczyński był niezłomnym prezydentem wolnych Polaków. Prezydentem, który...